Sound City w Kids przedstawia. Dzień dobry, moi drodzy! Ja nazywam się Spytko o Wszystko! A wy oglądacie Spytko Show Gadając z Rzeczami! Oglądacie? To za mało! Ten program możecie też komentować. I to wy zdecydujecie o... Ale o tym później. Najpierw porozmawiam z ośmiorgiem absolutnie zwykłych gości. Jesteście gotowi? Zaraz startujemy! Zaraz po reklamie! Gdy dopada cię smuteczek i jest ci źle, na zakupy ruszaj zaraz, o nie, nie, nie. Pokłóciłeś się z kolegą, koleżanką swą, olej ich, zakupy na to dobrym lekiem są. Kupuj, 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 tra-la-la, więcej rzeczy ci na pewno szczęście da. Zamiast czytać, zamiast gadać, zamiast bawić się, zamiast czas z kumplami tracić, ty obkup się. Nie myśl dużo, nie twórz wcale, szkoda na to sił, z pustką w mózgu będziesz sobie lepiej żył. Kupuj, 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 tra-la-la-la-la, więcej rzeczy ci na pewno szczęście da. Kupuj bez przerwy w Szczęścioshopie oraz online. Kochani, kochani, moim pierwszym dzisiejszym gościem jest telefon! Witaj! Ech, jesteś jakby wygaszony, znaczy przygaszony. Ech, joch. Skąd ta melancholia, tak kiepskie samopoczucie? A ty jakbyś się czuł, leżąc zamknięty w szufladzie przez pół roku? Tryskałbyś energią? Nie sądzę. Ale kto zamyka taki fajny telefon w szufladzie? Opowiedz nam swoją historię. Dobrze, w sumie to i tak nie mam nic lepszego do roboty. Dawno, dawno temu, jakieś półtora roku może, byłem modelem reklamowanym przez tego znanego, no wiesz kogo. Tego, no! Właśnie tego. Przyznaję, tani nie byłem, oj nie. Więc zdziwiłem się, że kupił mnie Ignaś. Znaczy nie on sam, rodzice mu mnie kupili. Rety, a jak on się cieszył, gdy do niego przybyłem w paczce. Skakał z radości, cały czas mnie przytulał i głaskał. Historia zaczyna się bardzo miło i dramatu nic nie zapowiada. Poczekaj, jak mówię, Ignaś zwariował na moim punkcie i wszędzie mnie ze sobą nosił. Na przykład byliśmy w górach, nie sami, ale jakby sami, tylko ja i on. Żadnych szlaków, żadnych drzew, widoków, żadnego kontaktu z ludźmi i przyrodą, nic. Tylko nas dwóch. Albo potem na podwórku. Wszyscy jego kumple mnie podziwiali. Chcieli oglądać, dotykać. Ignaś dzięki mnie zrobił się bardzo popularny. A ja bez przerwy pracowałem, wiesz, gry, filmy, różne apki. Ale dawałem radę, chociaż owszem, przyznaję, czasem bywało ciężko. Co masz na myśli? No, kilka razy poleciałem na chodnik, raz Ignaś oblał mnie kolą,
Było parę różnych zgniotek. Normalka. Tylko tyle, że o, zobacz sam. Mam trochę rysek z tyłu, a w jednym miejscu tu z boku malutkie pęknięcie na wyświetlaczu. Ale mi to nie przeszkadzało. Wciąż czułem się młodo, byłem pełen werwy, gotowy działać, działać. Nie spodziewałem się, że moje życie może się tak nagle urwać. Jak to urwać? Po prostu. Któregoś dnia Ignaś wrzucił mnie do tej przeklętej szuflady w biurku. I od tego czasu nie spojrzał na mnie już ani razu. Domyślasz się dlaczego? Nie? Otóż rodzice kupili mu nowszy model. A ja stałem się zupełnie niepotrzebny. Tak mi przykro. Ja rozumiem, że my, telefony, psujemy się, zużywamy. Nie jesteśmy długowieczne. Technika idzie do przodu, wiadomo. Starsze urządzenia nie nadążają. Ale ja jestem jeszcze całkiem młody. Działam bez zarzutu i mam wszystko, czego Ignaś by potrzebował. Spokojnie mógłbym jeszcze jakiś czas mu posłużyć, a on mnie tak nagle zostawił. Nie załamuj się, telefonie! Zaprosiłem cię do mojego programu po to, by ci pomóc! A tymczasem zobaczymy, co piszą nasi widzowie! Miki! Podobno telefony służyły kiedyś tylko do rozmawiania. Dziwne. Może mama mnie wkręca? Sylwunia. Hehehe, a ja na komunię też dostanę nowy. Sama sobie wybrałam. Nie mogę się już doczekać. Filip. Nie kumam. Po co jeździć w góry, jak można je pooglądać w telefonie? Dalszy ciąg programu nastąpi w książce Spytko Show, gadając z rzeczami autorstwa Adama Studzińskiego, wydanej przez wydawnictwo Dreams. Link do książki w opisie. Był to fragment książki Spytko Show, gadając z rzeczami, autorstwa Adama Studzińskiego, wydanej przez wydawnictwo Dreams. Lektor główny Małgorzata Kozak. Lektor pomocniczy Henryk Sirecki. Produkcja i reżyseria Maciej Sztomberek. Montaż audio Hubert Tymiński. Realizacja dźwięku Hubert Tymiński. Zarządzanie kreatywne, promocja i montaż wideo – Filip Koszlaga. Promocja i PR – Michał Grzelak. Autorka okładki – Paulina Świątek. Wyprodukowano przez Stowarzyszenie Sound City Studio.